Witam wszystkich na jednym z ostatnich już odcinków z WS-ką. Jak widać, silnik jest już w ramie. Wszystkie linki są popodłączone, hamulce są zrobione. Tutaj tył, nie wiem czy będzie widać, ale już łańcuch jest założony. Jak widać, tłumik, cały wydech też jest już poskładany. Tak samo z tyłu hamulec. Została założona, w końcu odebrałem z cynkowni oś wahacza, z tego względu, że ją cynkowałem. Tak samo zresztą jak tutaj regulatory, bo są stare, założone, są one naprawione i oddane do cynkowni. Wsporniki błotników, jak widać, tutaj już są, tak samo widać, lampa już siedzi, także już powoli składam WS-kę. Dzisiaj zajmę się elektryką. Niestety tutaj pewnie kilka osób zawiodę z tego względu, że z elektryki nie będę za dużo pokazywał. Z tego względu, że nie lubię elektryki. Nie chcę też nikogo wprowadzać w błąd, bo będę robił trochę taką metodą prób i błędów, czyli podłączę według schematu, który tam dostałem do tej instalacji. Ale no mogą być jakieś problemy, a ja no nie za bardzo chcę jakieś tam wymyślać dziwne teorie, więc na pewno samego jakichś tam informacji, jak co podłączać, nie będę przekazywał, bo sam to będę robił tak trochę po omacku. Także za to przepraszam. Pokażę też kilka rzeczy, które już sobie tam jakoś odkryłem, jeżeli chodzi między innymi na przykład o moją stacyjkę. Jest także związana, jest jedna sprawa też z gaźnikiem, także to pokażę. Także taki odcineczek króciutki. Też pokażę, jak już zrobię całą tą elektrykę, jak to mniej więcej poumieszczałem i jak są przewody poprowadzone, ale mówię, nie będę pokazywał co i jak podłączać. Za cienki bolek jestem z elektryki, żeby komuś coś jakoś tam sugerować. Dobra, biorę się za robotę, wracam, idę do stołu i tam pokazuję kilka rzeczy. Zaczynamy od stacyjki. Wiele osób ma problemy z oryginalną stacyjką, bo ona często wysiada. Ja swoją stacyjkę wrzuciłem do wanienki, umyłem i poskładam na starej. Zobaczymy, jak będzie chodziła. Gasiła silnik. Tam coś ze światłami też jakieś się włączały, więc może nie będzie tak źle, ale jedno, co zauważyłem, to tutaj. Teraz dobrze widać. Jest lód pęknięty. I no jakieś tam, nie wiem jeszcze do końca, od czego są te piny. Potem najwyżej na sam koniec powiem co i jak, ale jak widać, no jeden z takich defektów, uszkodzeń, który można sobie samemu zweryfikować, są zimne luty. U mnie jest. Będę tą stacyjkę jeszcze przed montażem lutował i po lutowaniu ją założę. Teraz tak, drugą sprawą. Kilka osób będzie pamiętało, że przy odpalaniu mówiłem, że jeszcze raz będę musiał się zająć z gaźnikiem, bo on tam sobie leżał. Jest on już wypłukany, wyczyszczony, też był w wanience i miałem lekki problem, ponieważ ciekło mi paliwo trochę z tyłu, trochę poziom paliwa był za wysoki i postanowiłem kupić nowy pływak. I teraz tak, to jest stary oryginał, jak widać tak wygląda, a tu jest nowy, który ma niby pasować. Tak będzie lepiej widać. Jak widać, no nie będzie pasować, bo już tutaj sama ta iglica jest za krótka. Plus do tego znowu mamy problem z masą. Nie wiem, czy będzie widać. Teraz będzie widać. Czyli mamy wytarowaną. Oryginał waży 8 gram. A podruba 12. Są 4 gramy. Więc nie ma opcji, żeby on cokolwiek zamknął. Plus do tego, jak weźmiemy tutaj dekielek i spróbujemy zamknąć, nie ma opcji. Czyli kolejny pływak, który jest niby dedykowany do mojej WS-ki, a de facto nie nadaje się do niczego. Zostanie odesłany, na razie poskładam to na starym. No to mamy drugi dzień męczarni z elektryką. Mam tutaj jeden schemat, który dostałem z instalacją.
Podłączyłem wszystko zgodnie z instalacją, no i się okazało, że działa tylko gaszenie silnika, nic więcej. Jeżeli podam napięcie tutaj na kabelek do akumulatora, to cały czas mi się świeci z tyłu lampa, plus do tego z przodu pozycja, nawet jak nie mam kluczyka w stacyjce, plus do tego po odpaleniu nie chodzą światła, jest jakieś zwarcie, bo silnik prawie że gaśnie, jest mu dość ciężko, więc jest coś nie teges. Z tym schematem. Znalazłem w sieci drugi schemat. Teraz będę składał zgodnie z drugim schematem. Różni się on delikatnie. Zobaczymy, jak to będzie. Tak jak mówiłem na samym początku, bardzo nie lubię elektryki, więc tak, no elektryka mnie męczy. Też jak widać, tutaj gaźnik jest zamocowany. Filtr powietrza jest już także zamocowany. Wszystko fajnie chodzi. Motor odpala. Musiałem też jeszcze trochę przeregulować zapłon, bo tam trochę miał problemy z odpaleniem po trochę dłuższym postoju, więc trzeba było trochę to przeregulować. No i co? No i dzisiaj się będę dalej męczył z elektryką, tak? Zrobię to tak jak jest w tym drugim schemacie. Fakt, że z tego co zauważyłem, w tym schemacie nie ma żadnego przewodu na postojówkę z przodu, więc będę musiał to gdzieś jakoś po prostu wyczesać. Zobaczę w stacyjce, gdzie się pojawia tam napięcie, żeby to zrobić. No ale może to zabangla. Zobaczymy. Na razie, jak widać, przewody mam ciągnięte od silnika tutaj do góry, do lampy. Tutaj jest rozwidlenie, idzie sobie wzdłuż ramy. Tutaj wchodzi w ramę, wychodzi w tym miejscu. Idzie w błotnik i pod błotnik. Jeżeli chodzi o odstop, to tutaj wchodzi w ramę, tu w ramę i tutaj wychodzi mi już na włącznik. Co jeszcze? Przewody. Przewody no, mogłyby być trochę dłuższe. Tutaj nie wiem, czy będzie widać, ale już plusowy do akumulatora mam przedłużony, bo był tak mega na styk. Tutaj wyszedł mi do tyłu trochę dłuższy. Ale za to tu już ten odcinek z przodu jest tak krótki, że jak kierownicę dam w drugą stronę, dość mocno jest już naciągnięte, więc tak no trochę krótkie. Mogły być niektóre przewody trochę dłuższe, zwłaszcza te koszulki, które są. One są mega krótkie, więc tak. No cóż, no chciałem gotowca, mam gotowca, więc tak jakieś problemy pewnie są. Silnik ładnie chodzi, odpala. Dobra, koniec marudzenia. Robię tą elektrykę. Jak tym razem się uda, no to trochę więcej powiem co i jak. Jak widać tutaj przy stacyjce w lampie jest żółto. Większość kabli to są żółte. No tak, tak dalej, tak jest. Dobra, podłączam dalej.